Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 3. Moi drodzy, kolejna misja u Joey'ego. Lecimy. Skok na konwój. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Okej. Okay. Czy mam po prostu rąbnąć w ciężarówkę, w tą furgonetkę, tak? No dobra. No to jedziemy za tą ciężarówką, która może się znajdować w centrum Portlandu. O właśnie, mamy ją tutaj blisko. Ciekawe, czy mogę ją walnąć... walnąć pistoletem. Pistoletem. Nie, nie da się. Kurwa, szkoda. Trzeba ją jebnąć, nie? Z przodu, z tyłu, na boki. Właśnie tak się to robi, nie? Nie, tylko nie policja. Tylko spróbuj. Wal, wal, wal. Niestety problem w tej misji jest taki, że może mnie gonić policja, jak walnę w tą furgonetkę, nie? Trzeba ją tak, wiecie, mocno ją walnąć, nie? Okej. Troszeczkę poszło. O, nie goni mnie już policja, fajnie. No teraz już tak, nie? Ciekawe, czy będą dwie gwiazdki. Tak, będą dwie gwiazdki, niestety. Czyli trzeba wziąć gwiazdkę, nie? Tylko spróbuj. Trzeba się pospieszyć, niestety, nie? Ups, problem. Problem. Uciekaj. Dobra, weź autokar może. O, dostaję za to kasę. Nawet jak sam się rozjebie, nie? Fajna muza, tylko że niestety prawa autorskie. Sorry. No, uciekaj, uciekaj przed nimi. Dobra. Teraz trzeba wsiąść do tej furgonetki, no i jedziemy. Dobra, zabieramy tą ciężarówkę jak najszybciej do garażu, który się mieści koło tej stoczni, nie? No właśnie. Jedziemy, jedziemy szybko. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Dobra. Już mnie policja nie goni. Zajebiście. Dobra, teraz wysiadamy z samochodu, z furgonetki. No i GG. Misja zaliczona, 20 tysięcy dolarów. Okej, no to lecimy z kolejną misją, nie? Skoro tak nam szybko poszło. Aha, jeszcze alarm, nie? El Burro ma dla ciebie propozycję. Jeżeli jesteś zainteresowany, odszukaj budkę telefoniczną.
w Hepburn Heights. No dobra. Te misje z telefonem wykonamy sobie później. Jeszcze później, bo tak. No dobrze, lecimy z kolejną misją. Szofer Cipriani'ego. Here's the guy I was telling you about. Alright, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, alright? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Nasz stary znajomy z Liberty City Stories, główny bohater tej gry. No dobrze. Jedziemy na terytorium Triady. Pralni, nie? Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. My money, my problem. Getting all in my bed. Eat it, dragon breath. Okej, teraz będziemy uciekać stąd jak najszybciej. Będą nas gonić, nie? Spierdalaj stąd. Okej. Uciekliśmy stąd. No i jesteśmy już prawie na miejscu, nie? No, okej. No i misja wykonana, bardzo prosta misja. 3000 doców. No troszeczkę mniej niż poprzednio. No ale zawsze coś, nie? No i mamy misję u Tony'ego. Amunicja zaczyna sprzedawać Uzi. Fajnie. Ja mam za darmo Uzi w swojej kryjówce. No. Okej, jestem już. Tutaj po prawej stronie mamy telefon, więc tam nie pójdziemy na razie. Pójdziemy sobie znowu do Joe'ego. Trup w bagażniku. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Okej, mam zabrać samochód z ciałem do zgniatarki. No dobrze, no to jedziemy po ten samochód. Sorry, musiałem. Posyl z GTA 3 na pewno będzie GTA 4, więc możecie się spodziewać kolejnej serii, nie wiem, za kilkadziesiąt tygodni. Bracia Forelli będą mnie ścigać niestety, szkoda. Okej, no trzeba niestety uważać na ten wóz. Mamy zabrać ten wóz do zgniatarki. No wypierdalaj mi z tym. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra.
wypierdalaj. Okej, omijamy te dziury. W Liberty City Story jest niebo dziur. Na tym odcinku. Okej, oni jeszcze mnie gonią. Chyba tak. Dobra. Zawozimy ten samochód do zgniatarki. Okej, zajebiście. GG. Możemy tutaj na spokojnie walić, nie? Ha! Ale ze mnie Hiszpan. Wal w nich. Nie wal z pistoletów, tak? Okej. Wezmę od nich pistolet. Jest gość tutaj. Wal go cały czas. Okej. Ci goście są podobni do tych mafijnych gości, którzy są gdzieś tam. No dobrze, no to lecimy z kolejną misją, skoro tak nam szybko idzie. Chcesz rozbić konwojus? Przywieź go do naszego warsztatu w Portland Harbor. Okej. Tutaj powinien być telefon, tak? Mam rację? Nie, jeszcze nie. Ale tutaj dzwonił telefon, więc trzeba chyba czekać do 6 rano, tak? Żeby mieć kolejną misję. Okej, kolejna misja u Joe'ego. Lecimy. Ucieczka. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. There's no need to feel bad. Okej, i od tego momentu zaczęły się takie misje z napadem na bank. Tylko że w GTA 3 nie jest aż tak pokazany napad na bank niż w późniejszych częściach gry, tak? Szkoda, że w tej części gry, jak się zapisze grę, to nie odnawia się życie. Szkoda wielka. Okej, no to lecimy. Spokojnie, nie ma problemu. Spierdalaj. Jedziemy, jedziemy. No tutaj mogę wziąć gwiazdkę na wszelki wypadek, gdyby policja mnie goniła. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Tak, o właśnie. I teraz będą napadać na bank, nie? Okej, wszyscy tutaj dotarli, zajebiście. To fajnie. Chyba musi mnie przestać policja mnie gonić, nie? Niestety. Tak czy nie? Tak. Niestety. Czyli trzeba
jechać do pana Sprainia. To jedziemy. Okej, misja prawie wykonana. Dziwię się, że trzech dotarło, bo jak wcześniej wykonywałem tą misję, to albo docierało do samochodu i dwóch kolesi, lub jeden koleś, tak? A tu okazuje się jednak, że można przetrwać z trzema kolesiami, nie? Okej, jesteśmy już na miejscu. Dzieci, po raz kolejny. $30,000. Bardzo duża kwota. Okej, wiecie co? Zakończę tutaj odcinek. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka, który będzie oczywiście za tydzień. Na razie, cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.